Koce, ręczniki i leżaki to nietypowe atrybuty jak na kinomaniaków, niezbędne jednak podczas dąbskich wieczorów filmowych. Impreza już od 8 lat przyciąga szczecinian nad jezioro Dąbie. Tak sobie myślimy, że to chyba jest największa ilość osób, jaka do tej pory odwiedziła wszystkie projekcje. Różnorodność i wysoki poziom filmów prezentowanych na dużym ekranie są głównymi celami, jakie stawiają sobie organizatorzy. To jest jakby punkt wyjścia, żeby mieć dobrych gości, fajny tematycznie i żeby połączyć dobrego gościa z fajnym filmem. W tym roku dąbskie wieczory filmowe odwiedzili Bodo Cox, Leszek Dawid, bracia Tkacz oraz Jak Paszkiewicz. Ten ostatni opowiedział o tym, jak wygląda obecnie polski wideoklip. Się cieszę, że mogłem na tej zatłoczonej plaży, bo widzę, że wielu fanów przyszło z leżakami. Obejrzałem sobie na wielkim, cudownym ekranie z jeziorem w tle, przed tym pięknym zachodem słońca. Obejrzałem rzeczy, które wybrałem specjalnie na tą waszą imprezę. Zieleń, plaża i widoczne po drugiej stronie jeziora miasto tworzą niepowtarzalny klimat sprzyjający innemu niż na co dzień odbiorowi filmów. Nawet jeżeli wczoraj oglądałem drugi raz czy trzeci Dziewczyny z szafy, to ona wyglądała całkiem inaczej. Dzięki temu także, że siedział chwilę przed seansem jego reżyser i potrafił o tym filmie pięknie opowiedzieć, albo mam nadzieję, że zbliżyć widzów do takiego filmu. Jestem bardzo miło zaskoczony tą atmosferą tutaj. Film super, oglądaliśmy go już drugi raz i w sumie drugi raz jesteśmy też tutaj na tej imprezie.